Aguty Neref Szabes. W księdze Bereishis mamy pewne serie parsz, to znaczy tematy zazębiają się jedne z drugimi. Czasami jest tak, że jakiś wątek zaczyna się w tej parszy, jest kontynuowany w następnym. Na przykład parszo, Lech Lecho, Vayero są połączone ze sobą, mowa tam o naszym praojcu Abrahamie. Głównym miejscem, w którym mowa jest o Jakubie, jest później trzech parszy Toldos i zaczyna się ten wątek dalej. Nie mamy zbyt wielu informacji o Itzhaku, oprócz tego, jak to Torolin wspomina, że był synem Abrahama, ale o nim samym nie ma zbyt wiele informacji. Wiadomo, jest mowa o Shiduchu Itzhaka i Rywki, który był bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia duchowego, ale samego Itzhaka mało tam. Ani nie jest uwiązany w sam Shiduch, ani samo małżeństwo zajmuje tylko jeden werset. Tak? I Itzhak wziął ślub z Rywką i doznał złagodzenia, czy jak to tam jest powiedziane, upokojenia po swojej matce. Więcej jest o innych prorocach. Pytanie, które zadaje Rebbe, to dlaczego? Co jest takiego, że o Itzhaku wiemy tak mało? Dlaczego Tora tak mało decyduje się o nim mówić? Wiemy też jeszcze jedną rzecz, za sprawą której być może uda nam się to zrozumieć, to koncept kopania studni. Wiemy, że i Abraham, i Itzhak kopali studnie w kontekście dwóch różnych rzeczy. Pomimo to studnie Abrahama nie przestały, pomimo że były mało nie więcej, studnie Itzhaka przetrwały. Teraz pytanie, czym różniły się studnie Abrahama od studni Itzhaka? Abraham reprezentuje w Hasidzie i w Chabale atrybut chesed, atrybut dawania, dawania innym, ofiarowywania się. Tak wiemy, namiot otwarty na cztery strony, zawsze chęć ofiarowania pomocy każdemu. Itzhak był jego kompletną odwrotnością. Gwurę, czyli limitowanie się, ograniczanie się, te wszystkie atrybuty, które są z tym związane. To, co jeszcze ciekawe w kontekście tej sytuacji, to to, że Abraham podróżował wszędzie, tam gdzie był, tam się przynosił, a teraz swój namiot. Itzhak nigdy nie opuścił granic Ziemi Świętej. I to tu leży podstawa różnicy ich haszkafos. To znaczy Itzhak mówi nam, żeby dojść do omek, do siebie samego, bo to on reprezentuje tam nasz uwewnętrznianie, musimy być w jednym miejscu, musimy się skupić na sobie. Odkrycie samych siebie pozwoli nam daje nam siłę na odkrycie naszej głębszej racji za Szem. Wiemy, że Itzhak był święty, tak? Był korbanem, miał być ofiarowany, nigdy nie opuszczał Ziemi Świętej. Jeżeli chcemy dojść do takiego wewnętrznej harmonii ze swoją duszą, musimy mieć w sobie też ten aspekt Abrahama i też ten aspekt Itzhaka. Z jednej strony dawać innym, z drugiej nie zapominać o sobie. Dzięki temu, jak nasi z lekcji, jakie wyciągamy od naszych awos, będziemy mieli siłę wychodzić zwycięsko z naszych trudów. Trzeba